Witamy widzów Funkcjonalisty TV. Dzisiaj będziemy rozmawiać o godności i ogólnie i szczególnie, to się tak wyrażę, naszymi gośćmi są specjaliści, filozofowie, profesor Paweł Łuków i Waldek Sadowski, którego Państwo, większość z Państwa prawdopodobnie zna. Chciałbym, żebyśmy, to znaczy bezpośrednim powodem, czy przyczyną, czy przyczynkiem może do tego, że rozmawiamy na ten temat dzisiaj, że będziemy rozmawiać, jest pozew, który Waldek złożył we wrześniu minionego 2017 roku przeciwko Telewizji Polskiej o naruszenie godności wszystkich przez to, że telewizja nas oszukuje, manipuluje i tak dalej. O tym też porozmawiamy, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli jednak od rozmowy o godności w ogóle. Od rozmowy o tym, o godności, po to, żebyśmy i my sami może lepiej zrozumieli w wyniku tej rozmowy, zwłaszcza ci z nas, którzy nie są fachowcami, no i żeby nasi widzowie i słuchacze, bo naszą telewizję jedni oglądają, drudzy słuchają, sam do nich należy, żebyśmy lepiej wiedzieli, o czym jest mowa, gdy mówimy o godności w ogóle, albo w kontekście tego pozwu, czy innych konkretnych zastosowań tego pojęcia. Większość autorów piszących o godności rozróżnia między różnymi rodzajami godności. Na przykład profesor Środa w swojej pracy doktorskiej, potem w książce wyróżniła, jeśli dobrze pamiętam, trzy takie rodzaje: wolność ludzką, wolność człowieka i poczucie godności. Poczucie godności to wydaje mi się tutaj inna kategoria, innego rodzaju, ale z tych dwóch pierwszych, które wydają mi się bardziej filozoficzne, proponowałbym, żebyśmy się skupili na tym pierwszym, czyli tej wolności ludzkiej, tak zwanej przyrodzonej, niezbywalnej, bo o tym rodzaju godności, chyba do tego rodzaju, do tego rozumienia odwołuje się w swoim pozwie, prawda? No tak, to znaczy można by to powiedzieć wręcz, że do pojęcia autonomii bardziej, tak? Autonomii rozumu ludzkiego. Tak, czy jeszcze godności. Mówię o godności, także godność w pewnym sensie wychodząc z definicją godności, która nie istnieje, tak? Nie ma właściwie takiej prawnej definicji godności, czy nawet filozoficznej, z którą by się wszyscy zgadzali, tak? No, oczywiście. Prawnej w ogóle nie ma. Definicji ale mniej więcej wiemy, że tak, że przede wszystkim gdybyśmy mieli to definiować, to musielibyśmy wyjść od autonomii, tak? Od autonomii umysłu ludzkiego, który w stosunku do innych osób i w stosunku do państwa, czy to w ogóle do innych podmiotów, w tym do państwa przede wszystkim, powinien być wolny. Czyli państwo ma obowiązek nieingerowania. Tak, no powinien, bo to nie jest oczywiście przymus, tak? To znaczy, oczywiście ta definicja, to znaczy artykuł 30 w Konstytucji, który mówi o godności, on jest sformułowany tak jak prawo fizyki. Godność jest nienaruszalna, tak? Czyli tak jak prawo grawitacji powinien zadziałać, tak? No oczywiście to nie działa, tak? Bo godność jest ciągle wszędzie naruszana. Natomiast on jest tak sformułowany, to jest wytyczna do, z jednej strony do prawodawców, tak, że całe prawo, jeżeli mamy ustawy nowe, tak, czy parlament tam obraduje, no to oczywiście musi mieć na uwadze przede wszystkim tą wytyczną, tak, że godność jest nienaruszalna, w związku z czym żadna ustawa, która wychodzi z Sejmu, nie może ingerować w tą autonomię ludzkiego umysłu, tak, i ciała, tak, czy właściwie człowieka, tak, bo tu chodzi też o autonomię, którą no właściwie całą godność można rozbić na część ochronę duchową i ochronę cielesną. Tak? No więc tak by to mniej więcej mogło wyglądać, jeśli chodzi o prawo. Tak? Znaczy Ukarta, zdaje się, on wywodzi. To jest od Kanta, tak. To jest takiej koncepcji człowieka jako racjonalnego podmiotu. Tak, i ta autonomia rzeczywiście jest kantowska, tak? ale nie tylko, tak? Dlatego że jak się zagląda do pism Karola Wojtyły, to właściwie no, jest to niemalże to samo, tak? No, ale ja mówię o współczesnej koncepcji godności w doktrynie chrześcijańskiej, tak? Ona się powołuje na rozum, wolną wolę, prawdę, tak? To jest wszystko jakby takie kantowskie.
No ja bym się sprzeciwił, to znaczy godność, która dzisiaj funkcjonuje. Ja mówię o właśnie tej prawie, tak? O godności, która jest podstawą prawnej doktryny w prawie. Ale ona ma niewiele wspólnego z pojęciem godności u Kanta. Ona jest, bo u Kanta pojęcie godności w ogóle, jak się patrzy na jego teksty, ono ma charakter taki dosyć marginalny w rzeczywistości. To później historycy filozofii przypisali tej idei godności, która się pojawia u Kanta, jakąś takie wielkie znaczenie. To nie znaczy, że on jego tam nie ma, tylko że dla Kanta to nie było centralne pojęcie. Raczej Kant traktował godność jako takie pojęcie z zakresu potocznych wyobrażeń moralnych, za pomocą których ilustruje swoje tezy filozoficzne. Te, które dotyczą właśnie zdolności ludzkiego rozumu do ustanawiania norm moralnych, uzasadniania ich. No, to jest bardzo znaczące. Tak, tak. Ma duże znaczenie w tej filozofii, tak? Bo to właściwie jest na godności w tym znaczeniu, że człowiek czy godność człowieka jest niezastąpialna, nie ma ceny. Tak? Wszystko, co jest na świecie, ma jakąś cenę, natomiast człowiek i jego godność nie ma tej ceny. I na tym jest właściwie, na tej koncepcji jest zasadzona cała moralność. Nie można jej kupić lub sprzedać. Tak. Ona jest w tym sensie niezbywalna. Tak. Znaczy jest niezbywalna, ponieważ kiedy Kant mówił o cenie, cenę ma to, co można wymienić na jakiś ekwiwalent. Natomiast kiedy mówimy o godności, to mówimy o wartości. Też nie jest jasne, czy godność to wartość, bo są też koncepcje, które mówią, że godność jest pewnego rodzaju statusem. Na przykład co najmniej to widać już od Pico della Mirandoli, ale już wcześniej to było. Powiedzmy u świętego Tomasza wartość wewnętrzna jednostki, czasem to jest wartość, a czasem to jest status, ta dignitas. Więc to nawet jest... ja planuję w tytule tej audycji dać tak wstępnie wymyślony godność, wartość czy ważność. Mm-hmm. Bo niektórzy tłumaczą pojęcia greckie, które mniej więcej odpowiadały temu, o czym teraz mówimy, pojęcie aksja, no ale pamiętam właśnie jako ważność społeczną. To blisko tego, co pan powiedział. To jeszcze co innego, bo status to jest pewnego rodzaju miejsce zdefiniowane za pomocą norm. Czyli to, i myślę, że to jest kantowskie rozumienie, a nie jako wartość. Ontologiczny status społeczny. Status, który, tak jak powiedzmy prawo, przypisuje czemuś lub komuś status, powiedzmy osoby lub rzeczy, tak? Zwierzęta są tak, na przykład zgodnie z ustawodawstwem, są takim sui generis, nie są rzeczami, ale stosuje się do nich prawo rzeczowe na przykład, prawda? Przepraszam, może byśmy jednak spróbowali porozmawiać o tym, czym godność, jak godność możemy pewnie nadal na różne sposoby rozumieć dzisiaj, czy jak ona jest rozumiana współcześnie, oczywiście nawiązując czy do Kanta, czy do... Ale nie chciałbym, żebyśmy skupili się na tym akademickim, wydaje mi się, problemie, jak to akurat jest u Kanta. No bo to znaczy, wierzę się, że główny problem, jaki widzę w zrozumieniu tej godności, to jest to, czy godność istnieje, czy nie istnieje, tak, czy jest... I widziałem nawet u profesora Harariego w tej ostatniej książce Sapiens, czy tam przedostatniej Sapiens, od zwierząt do bogów, tak, Harari pisze, że to jest mit, że nie ma żadnej godności, tak, że nie istnieje. I nie ma żadnych dowodów naukowych, tak? Żadne badania Homo sapiens nie potwierdzają, że istnieje coś takiego jak godność, tak? No ale sam, właściwie cała książka to jest o porządku wyobrażonym, tak? On pisze tam właściwie, że mamy biologię i porządek wyobrażony, który nami kieruje, tak? I w tym sensie oczywiście, że nie istnieje na zasadzie wątroby, czy szyszynki, czy jakiegoś organu, no nie ma czegoś takiego. Natomiast jest to konstrukt, który szczególnie jeżeli jest ujęty w prawie, on ma ogromny wpływ na rzeczywistość, na nasze zachowania, tak? I wtedy, jako taki wzorzec przyczynowania, jak niektórzy filozofowie nazywali, on istnieje, tak? On bierze udział w życiu i mimo, że go nie potrafimy w tym, w atlasie biologii człowieka gdzieś tam umiejscowić, no to on jest, tak? Szczególnie w tym porządku wyobrażonym, o którym właśnie Harari mówi, tak? Więc tu nie jest żadne naukowe potwierdzenie potrzebne. Badania Homo sapiens tu nie dadzą, tak? Nie ma. Czy ja jako psycholog bym powiedział, no, trochę jednak w obronie tego bardziej obiektywnego, czy koncepcji bardziej obiektywnego istnienia godności, że to jednak to pojęcie w niektórych rozumieniach wydaje się tak bliskie psychologicznie człowiekowi, czyli odzwierciedla jakąś rzeczywistość psychiczną, że nie tak całkiem z tej perspektywy. Ale mówisz o źródłach. Tak. Źródłach, tak. No to się zgadzam, tak? Bo istnieją źródła godności. Dlaczego godność na przykład ma
takie naczelną funkcję w prawie pełni, tak? Czyli z najważniejszą normą prawną, no bo właśnie człowiek... Ja nawet nie mówię tylko o Żydach, mówię po prostu o pewnych stanach psychicznych, które moim zdaniem to pojęcie dość dobrze opisuje. Oczywiście konstruktywiści, zwłaszcza współcześni postmodernistyczni, powiedzą, że te stany też są konstruktem. Być może w jakiejś mierze są. Nie rozstrzygniemy tego, ani nawet nie chciałbym tą ścieżką dalej wędrować. Myślę jednak, że w jakimś stopniu, oczywiście w inny sposób niż wątroba, jest coś takiego obiektywnie, na ile stany psychiczne obiektywnie w ogóle istnieją, jak godność, że można sensownie o niej w ten sposób też mówić. Ale co mamy przez nią rozumieć dzisiaj? Czy co ludzkość rozumie, albo co dobrze, żeby rozumiała? Jak w tej rozmowie możemy to pojęcie skonstruować, żeby je przybliżyć naszym widzom, no i żeby to był dobry początek do krótkiej rozmowy o takich polityczno-prawnych zastosowaniach. Ja myślę, że próbować definiować to nie ma trochę sensu, bo nie damy rady. Natomiast można, wskazać czy opisać pewne wymiary tego pojęcia, tej idei moralnej, bo tak to warto traktować. Znaczy na pewno tak, jednym z wymiarów jest właśnie to, że przypisujemy istotom, którym przysługuje godność, przypisujemy pewną wartość. Wartość, która polega między innymi na tym, że są niewymienne, to znaczy nie mają ekwiwalentu, żeby się posłużyć tym kantowskim sformułowaniem różnicy między ceną a godnością. Czyli mamy ten element niezastępowalności. To znaczy każda jednostka nie może być zastąpiona inną. Na przykład ujawnia się to wtedy, kiedy potępia się rachunki typu, czy w imię tego, żeby uratować 10, to można poświęcić 2. Mówimy, że tu nie ma wymienności i zastępowalności. No i właśnie, jeżeli mogę przekładać, bo to każdy właściwie spotkał w swoim życiu taką sytuację, tak? Że ktoś bliski odchodzi, prawda, na zawsze. No i wiemy dobrze, że nigdy on nie zastąpi, prawda? To jest jeden z wymiarów tej godności, prawda? Innym wymiarem na pewno będzie to, że jest to w naszych wyobrażeniach, godność funkcjonuje jako pewnego rodzaju taka wyznacznik granicy tego, spośród jakiego rodzaju rzeczy możemy wybierać. Na przykład jeśli mówimy, że należy szanować czy respektować czyją godność, to znaczy, że są pewne rzeczy, których robić nie wolno. Czyli ta godność jakby tak wyznacza repertuar rzeczy, spośród których możemy wybierać. Czyli nie można, żeby nie naruszyć godności. Tak jest, tak. Więc ona ma też. I to nie jest taka wartość typowa, jak wartość taka, która jest do zrealizowania lub do osiągnięcia, tylko to jest taka wartość, która jest do respektowania. To znaczy, to nie jest wartość, którą się realizuje, osiąga, wytwarza, tylko dostrzeżenie jej, rozpoznanie, że komuś przysługuje, stanowi dla nas sygnał, że że tu się kończy to, co nam wolno zrobić. A czego nie wolno? No właśnie, jednym z elementów to będzie ta kwestia tej indywidualnej swobody działania, no bo będziemy zawsze pytali, skąd się bierze ta godność, to znaczy, co takiego nas uprawnia do tego, żebyśmy sądzili, że przysługuje nam godność. Na pewno to będzie to, że uważamy się za istoty zdolne do podejmowania decyzji i kierowania swoimi działaniami. Czyli, że jesteśmy sprawcami samych siebie, jesteśmy sprawcami swoich działań. Więc to będzie ta kwestia swobody, ale myślę, że będzie też, rozpoznajemy też coś, co nie zawsze... Powiedział Pan, że to będzie ta kwestia swobody, a czy nie również naszej zdolności do podejmowania samodzielnych wyborów, rozstrzygnięć, decyzji. No tak, to jest istota rozumna oczywiście. Tak, to, ale to jest, że tak powiem, ta swoboda tak działania rozumiem. Jest następstwem naszej zdolności do wybierania. Bo my jesteśmy takimi istotami, które po prostu planują, a myśląc o przyszłości, musimy mieć scenariusz. Tak, jak się powiem o zdolności, to jest pewna kompetencja. Czyli coś, co nadaje wartość nośnikowi tej kompetencji i przez to wydaje mi się bardziej zrozumiałe niż mówienie tylko o swobodzie. No i stąd wynika właśnie... Swoboda to może być zewnętrzna też, prawda? Tak, stąd wynika ten postulat, że nie można człowieka traktować przedmiotowo, tak? Czyli nie można nim
przepychać go, popychać z miejsca na miejsce, czy politycy nie mogą go w ten sposób traktować, że jak w telewizji, prawda, że non stop dzień w dzień oszukują wszystkich, kłamią, tak? No to jest typowe przedmiotowe traktowanie człowieka, a nie jako celu takiego ostatecznego, prawda? Bo to dobrze widać właściwie godność, na, jak się pomyśli, skąd się wzięła, tak, ten postulat, bo to by się może nie podobać, ale generalnie to się, to oczywiście, że była w starożytności, się pojawiała, ale w starożytności godność była odnoszona do świata zwierząt, czyli człowiek jako istota rozumna i tak dalej, no mocno się wyróżniał, tak, od zwierząt, i stąd był ten postulat, że człowiek ma taką coś, co można by nazwać godnością. Natomiast w chrześcijaństwie oczywiście tą idea ta się wywodzi z tego, że człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga. W związku z tym pojawił się wolna wola się pojawiła. No nie, to oczywiście to, ale i wolna wola na zasadzie dyskursu z Bogiem jakby, prawda? Tam się ta godność pojawia. Stawał tezę, że Bóg z człowieka stworzył. No, jako wolną istotę. Jako wolną istotę, a nie na podobieństwo. No tak. Że człowiek sam może zdecydować o tym, ale jakie to podobieństwo granice, właśnie polega na tym, że też ale on nie akcentował w wywodzie podobieństwa, tylko właśnie to, że Bóg nie określił człowieka tak do końca, że człowiek ma szeroki zakres decydowania o tym, kim jest, kim może być, chce być i tak dalej. No, to jednak to, jest troszkę... to być może to jest to podobieństwo do Boga, o którym mówisz. Ale ja mówię o pewnym... I to kładzie nacisk na różnicę między człowiekiem a resztą stworzenia. To jest jego główna no rzecz. I jakby uwolnienie się od Boga też, tak? To znaczy, że może być, tak, może działać, znaczy, zrobić ze sobą, co zechce, tak? Jesteśmy twórcami samych siebie. No tak, tym... W tym sensie, no to oczywiście Pico della Mirandola może służyć jako właściwie ten, powiedzmy, ten nurt humanistyczny, tak? Gdzie godność w nurcie humanistycznym, tak, się pojawiła. Natomiast taka, chociaż na gruncie chrześcijaństwa, ale jednak emancypacyjne. No tak, ale oczywiście chrześcijaństwo powstało wcześniej, ta koncepcja no, człowieka stworzonego na podobieństwo Boga, ona właściwie od wcześniej do dzisiaj funkcjonuje. I dlatego stąd jest ten postulat, żeby każdego człowieka jednak traktować tak jak Boga. Nie? Niepokoi mnie, że tyle o Bogu dzisiaj w Racjonaliście TV mówimy, ale oczywiście nie, no mówimy o tym, skąd się to wzięło, prawda? I ale tutaj też jest, to jest też ciekawy wątek, że my dzisiaj mamy tendencję do traktowania godności jako pojęcia, jako czy idei, która nie wiąże się z porównywaniem z innymi obiektami. U Pico na przykład mamy porównawczo, to znaczy godność przysługuje człowiekowi przez jego wyższy status od pozostałych stworzeń. My oczywiście dzisiaj cały czas w naszych wyobrażeniach dotyczących godności funkcjonuje to, że jesteśmy jakoś bardziej cenni niż inne stworzenia, ale myślę, że dzisiaj to, co jest szczególnie ważne w tym pojęciu, to jest podkreślanie egalitaryzmu. Znaczy, kiedy dzisiaj odwołujemy się do pojęcia godności, to nie tylko do tego, że to jest kwestia autokreacji, swobody, wolności, zdolności do robienia, do podejmowania decyzji, ale również, że to jest ten wątek takiej wewnętrznej wartości, wartości, która nie polega na tym, że ona się wywodzi z porównania z czymś. I my jesteśmy, i ten element równościowy jest tu niesłychanie ważny. Znaczy do katalogu tych rzeczy, o których Pan wspomniał wcześniej, czy wszyscy wspomnieliśmy, których nie wolno robić, żeby nie naruszyć godności, w naszych czasach mniej więcej doszło to właśnie, to pojęcie, czy wartość równości, że nie możemy traktować kogoś jako nierównego, czy mniej równego, przepraszam za to określenie, żeby, bo wtedy naruszamy jego godność, względnie chyba nowy aspekt. No, to jest dosyć nowy, tak. To jest dosyć nowy ten egalitarny wymiar. Taki materialny też, tak? To znaczy to ten obowiązek, przynajmniej z konstytucji, się to wynika, czy z praw człowieka, tak, że jednak państwo, czy wspólnota, prawda, powinna ze względu właśnie na godność pomóc ludziom, którzy mają jakieś nagle nieoczekiwane kłopoty materialne, tak? To jest związane z tym. Chciałem zagadnąć, jakie mogą być godne się głównego wątku, który no, wszystko wiemy, co się z nim dzieje. Parę razy wspomnieliśmy, zwłaszcza pan profesor, o zwierzętach. I tak zastanawiałem się po prostu trochę myśląc, trochę planując przebieg naszej rozmowy nad tym, czy współcześnie, no, po Piterze, Singerze i po wszystkim, co się dzieje w tej dziedzinie, czy w praktyce takiej polityczno-społecznej, czy w myśleniu o prawach zwierząt,
Czy współcześnie jednak nie, czy nie nadszedł już czas, że skłonni bylibyśmy przyznać godność i zwierzętom? Ale no, w Szwajcarii przyznaje się im w pewnym sensie godność, tylko że to, no właśnie, w pewnym sensie, to znaczy jednak istnieje jakoś tak, to pojęcie godności ma taki wymiar wyróżniający człowieka spośród innych zwierząt. Jednak on ma taki troszeczkę, chciałoby się powiedzieć, taki może nie szewinistyczny, jakby to Singer wspomniany powiedział, ale ma jednak taki wymiar wywyższania się względem pozostałych stworzeń. Ale ja jak patrzę na swojego psa, nie, czy jak odnoszę się do swojego psa, to no, czuję, że się odnoszę do niego z godnością. Tak? Widzę, że czuję, że on ma coś w sobie takiego, że go szanuję, traktuję go bardzo poważnie. I jeszcze przepraszam. I coś w tym jest. Nie przerywając, tylko dopełniając, nawiązując do czegoś, co pan przed chwilą mówił, o tej zastępowalności. Czy na przykład nasze już bardzo bliskie i też częściowo skonstruowane kulturowo relacje z naszymi przynajmniej domowymi zwierzętami, ale nie tylko, nie zaszły już tak daleko. Ja na przykład czekam, ja nie mam psa, ale moja życiowa partnerka ma. No i rzeczywiście to jest już członek rodziny i tak dalej, chociaż ja się trochę boczę na to z pewnych względów. Ja się zastanawiam, którego dnia on nagle przemówi. Znaczy, mam wrażenie, że on jest też niezastępowalny. To jest to nawiązanie do tego, co pan przed chwilą mówił. Czy rzeczywiście nie jest już tak, że na przykład nasze relacje z psami, w koty mniej, że nie są już tego rodzaju, że one już są tylko konkretne pieski niezastępowalne? Powiesz co, mi się wydaje, że tutaj być może to źródło tego szacunku, czy te dobrego traktowania zwierząt, czy on nie wypływa, a może nawet nie powinno wypływać z tej zdolności do cierpień, tak? Bo zwierzęta mają tak samo, a nie zgodności. Prawda, nie, niekoniecznie stąd się biorą, prawda? Tak. Ja jest ten obszar, gdzie na coś inną. Mają to pewną dwuznaczność takich terminów jak niezastępowalny. To alny może się odnosić do tego, do czego się nie da zrobić, bądź do tego, że czegoś nie wolno zrobić. I wiele istot, również pozaludzkich, jest dla nas niezastępowalnych w sensie, że my sobie nie możemy wyobrazić życia bez nich. Natomiast pytaniem odrębnym jest to, czy życie bez nich, czy bądź jakiegoś rodzaju usunięcie z pola oddziaływań byłoby czymś dopuszczalnym moralnie. Kiedy mówimy o tym, że człowiek jest niezastępowalny przez to, że mu przysługuje owa szczególna wartość, czy status, czy co to tam będzie, godność, to my chcemy powiedzieć, że to nie jest po prostu to, czy nam się to podoba, czy nie, czy my jesteśmy przywiązani do czegoś, czy nie, tylko jest to kwestia tego, że nie wolno nam pewnych rzeczy robić wobec ludzi. Ale ja myślę też, że tutaj nie powinniśmy się koncentrować na tej negatywnej stronie, to znaczy na tej stronie, czego nie wolno robić, ponieważ godność jest czymś, co również wymaga czegoś. Myślę, że to też jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że wolność... To sam pan wprowadził ten wątek, tak. Co zresztą mnie nie zaskoczyło, bo jest we współczesnym piśmiennictwie na temat godności to podejście, które pan do tej pory proponował, to od strony negatywnej, czyli na przykład autor chyba izraelski, nazwiskiem Obor, wypomniałem imienia w tej chwili, Joseph Faya chyba, mówiąc z amerykańska, definiuje godność jako właśnie brak upokorzenia i brak infantylizacji, co obejmuje między innymi twój zakaz instrumentalnego traktowania i tak dalej, ale właśnie od tej strony negatywnej. A to jest inny rodzaj godności. Bo to jest godność rozumiana jako pewien status względem pozostałych członków społeczeństwa. Natomiast kiedy mówimy, i oczywiście z nią też się będą wiązały kwestie takie jak negatywne i pozytywne powinności. Ale ja mówiąc o tej pozytywnej stronie, to chciałem też właśnie wskazać, że ta pozytywna strona to na czym ona polega? Ona polega na tym, pan użył tego słowa, szacunek, respekt, poszanowanie. Poszanowanie, proszę zobaczyć, nie polega na tym, że się coś w szczególności wykonuje, tylko zajmuje się pewną postawą wobec tego lub kogoś. Też, ale to jest konsekwencja. Natomiast podstawowa rzecz to jest to, że się zajmuje postawę cenienia i poważnego traktowania. Fakt, że ktoś, komu przysługuje godność, pojawia się w polu moich oddziaływań, jest dla mnie już sam przez się powodem do tego, żebym
się odpowiednio do tego kogoś ustosunkował i w związku z tym repertuar. Czy ten przejaw dostrzegania czyjejś godności, jakby uznawania przez okazywanie szacunku, to już, czy mówiąc o tym, czy rozwijając ten wątek, Pan nie przechodzi z tego rozumienia godności jako tej przyrodzonej, niezbywalnej, przynależnej każdemu, do tego rodzaju godności, który Magda Środa nazwała godnością człowieka chyba, nie człowieczym, czyli tej godności, na którą już musimy zasłużyć. Czyli jeżeli wymagamy, żeby było coś więcej niż tylko nieupokarzanie, czyli taki szacunek w sensie jakimś pozytywnym, to czy nie wymagamy za dużo od tego rozumienia godności? Bo jeżeli za bardzo je rozciągniemy, to się staje znowu nie bardzo zrozumiałe. Nie, bo ale my tak samo dwuznacznie, w dwóch sensach używamy słowa szacunek. Czy Stephen Darwell dokładnie parę lat temu napisał taki artykuł pod tytułem Two Kinds of Respect. Dwa rodzaje szacunku. I on mówi o szacunku polegającym, to nazywa, jeśli dobrze pamiętam, recognition respect. Czyli taki szacunek, który pojawia się w odpowiedzi na rozpoznanie tego, że podmiotowość Pana wszystkich jest tak, Wasza podmiotowość nie jest mniejsza od mojej. I w tym sensie każdemu z nas przysługuje ta sama wartość. I w tym sensie to jest dobry pomysł. No właśnie, to jest też dobre pytanie. No oprócz tego jest jeszcze, jeszcze drugi jest appraisal respect. To jest szacunek za osiągnięcia. I o ile na ten drugi trzeba sobie zapracować, nie wiem, jak ktoś jest, nie wiem, profesorem sobie zapracuje swoimi osiągnięciami, a na ten pierwszy, ten wynikający z uznania kogoś, nie trzeba zapracować. Przyjąć podmiotowość. Tak. To, że ktoś jest człowiekiem, to już samo jest względem, który mówi, że pewnych rzeczy nie wolno robić, a inne są obowiązkowe. Ja bym tu chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, taką bardzo istotną moim zdaniem, bo tu rozmawiamy o definicji, tak, czy o próbie zdefiniowania. Ja oczywiście od razu widzę, ile problemów się pojawia. My mamy do czynienia z czymś, co właściwie konstruujemy. Tak? To nie jest coś, co tak jak biologia, że mamy oczywiście mikroskopy, szkiełka, prawda, podchodzimy i sprawdzamy, prawda, możemy to łatwo pomierzyć i tak dalej. My mamy do czynienia z rzeczywistością, owszem, tą wyobrażoną, jak to Harari nazywa, ale my ją konstruujemy, tak? My ją cały czas jeszcze konstruujemy, bo godność wprawdzie, no, mamy tą historię, wiemy skąd się wzięła, dlaczego i te źródła i sens godności właściwie, tak, dla kultury i dla prawa mniej więcej znamy, ale my ją cały czas konstruujemy, więc ja, oczywiście. Ale ja się cieszę, że Pan to mówi, bo to mi bardzo bliska idea, to znaczy ja uważam, że właśnie to jest z punktu widzenia konstruktów pojęciowych, moralnych i prawnych, to jest chyba taka centralna wartość idei godności, że ona jest taką żywą ideą, że ona nie jest raz na zawsze zdefiniowana, dlatego że mam wrażenie, że poprzez używanie terminu godność my jesteśmy w stanie artykułować coraz to nowe nasze poczucia i wyczucia moralne. Jak są równości. Tak, że my się rozwijamy, my zauważamy rozmaite rzeczy, zaczynamy na przykład doceniać doniosłość pewnych aktów, które niekoniecznie są pożyteczne, w sensie przysparzają jakieś korzyści, ale są, mają wymowę symboliczną na przykład. Albo że my zaczynamy rozumieć, powiedzmy, rozmawialiśmy przed nagraniem, rozmawialiśmy o tym, czy wolno sprzedać część swojego ciała. Powołując się na godność, chcemy wskazać w ten sposób, że przysługuje jakaś szczególna wartość, status naszej cielesności, że nasza cielesność nie jest czymś przygodnym, nieważnym. Więc myślę, że w tym sensie idea godności jest niezwykle cenna, bo ona jest takim otwartym źródłem, chciałoby się powiedzieć, dzięki którym możemy nasze rozmaite wyczucia moralne wyrazić. I tu warto jeszcze dodać tylko sens tego planu. Warto tu jeszcze uzupełnić, tak, że konstruując ten konstrukt kulturowo-prawny, tak, dalej powinniśmy pamiętać, skąd on się wziął, dlaczego nagle taka idea, która przez, no, powiedzmy, tysiące lat było, gdzieś tam się przewijała, nagle pojawiła się w prawie, tak? I to w latach, pod koniec lat 40. 44, 48, potem w konstytucji niemieckiej, w innych konstytucjach, w prawach człowieka. Dlaczego ona się pojawiła? Ona się pojawiła
Dlatego, że przestraszyliśmy się, czy ludzkość się nagle przestraszyła samej siebie, tak? Jak my właściwie siebie traktujemy? Ale jest jeszcze jedna, bo I tylko skończę myśl, tak? Bo bezpośrednio i Oświęcim, i Gułach, tak? I to, co się działo w Warszawie, tak? To wstrząsnęło całym światem, tak? Jak oni siedzieli w Nowym Jorku i obradowali, to przecież oni mieli wszystkie te zdjęcia z Warszawy, to, co się tu działo w Warszawie. Oni je widzieli Oświęcim, tak? I to dlatego godność się pojawiła. I teraz ja bym proponował właśnie, żeby ją konstruować dalej, ale już nie tyle nawet w stosunku do przeszłości, tylko do tego, co nas czeka ewentualnie, co my mamy, co, do czego doprowadzi nacjonalizm na przykład, tak? Bo nacjonalizm moim zdaniem on zaczyna nas spychać jakby na drugie, na inny tor kultury. Się zgadzam właśnie. Zapominając zupełnie... Planuję taki tekstik, w którym chcę pokazać, że nacjonalizm nie jest tylko pewną formą wrogości wobec innych narodów, ale narusza naszą godność jako jednostek, bo on nas, że tak powiem, zabija naszą indywidualność, w stronę nas jako zaczyna różnicować ludzi. Tak. Także i pewna zgoda i to jest nasz nacjonalizm, tak? Globalizacja będzie miała tu jeszcze więcej, wiesz, problemów, tak? Czy gdzie godność mogłaby rzeczywiście zapobiec, tak? Jeżeli by była odpowiednio zdefiniowana i pojawiła się. Mówimy tu powiedzmy o biologii, tak? O wszystkich tych, mówię o tych rozszerzeniach akurat wszystkich umysłu i tak dalej. I o sztucznej inteligencji. No wiesz, dlatego nie dotkniemy. Wiesz, sztuczna inteligencja będzie miała bardzo duży wpływ na człowieka, tak? Nie wiadomo, co się stanie z nami, prawda? I to nie jest jakiś już hipotetyczny czy problem, czy science fiction, tak? To się musi gdzieś zderzyć z prawem sztucznej inteligencji władzy. To jest taki problem związany z godnością, ale Waldku, pozwolisz, no proszę, drugi raz wspomniałeś o tym, że powinniśmy jakoś nawiązywać pewnej historii i tego pojęcia jakichś stanów kultury, powiedzmy, historycznych, w których to pojęcie już jakoś funkcjonowało. I chciałem koniecznie zapytać panów o to, o czym napomknąłem, no nie pamiętam, czy przed nagraniem, czy już w trakcie nagrania, czyli o to porównanie, czy to rozróżnienie między godnością jako wartością, a godnością jako ważnością. No bo jednak historycznie właśnie godność to była raczej ważność niż wartość, chociaż ważność nie z sufitu, nie z księżyca, może z wartości, ale no bo jednak piastowało się godność jakąś, prawda? To godność przynależała tym, którzy byli wysoko w hierarchii społecznej. To może nie chodziło tylko o wysokość w tej hierarchii czy pozycję, ale też o jakiś sens tej funkcji, którą się pełniło. Nie wiem, to trzeba by to zbadać jakąś metodą historyczną, filozoficzną, psychologiczną. W każdym razie zastanawiam się, czy jednak nie powinniśmy starać się, konstruując cały czas na nowo to pojęcie, jakoś zachować ten aspekt ważności, jeśli w ogóle miałem się skupić, to jest pytanie. No bo to po pierwsze pokazuje, że jednak jest w tym ten wymiar społeczny w pojęciu godności i przedmiocie godności bardzo ważny. Chyba nie można myśleć o godności tak abstrahując od faktu, że to jakoś opisuje relacje społeczne. Czy między dwiema osobami chociaż, ale w kontekście również politycznym. Także chciałem zapytać o to, jak byście, jeżeli ze mną się zgadzacie, że ten aspekt ważności, czy to rozumienie pewnego aspektu w ogóle ma sens nadal. Może od tego odejść, no bo kiedyś po prostu no, do czasu oświecenia ludzie nie byli cenni za to, co zrobią, tylko za to, w jakiej rodzinie się urodzili, prawda? Dopiero do oświecenia jakby na tyle rozpoznano, w sensie recognize, wartość jednostki, że jej czyny zaczęły budować jej poczucie wartości w oczach innych. Więc może uznać, że godność jako ważność w tym sensie to jest jakiś no ważna być może część historii rozwoju kultury ludzkiej, ale nie warta zachowania. Czy warta jakoś zachowania? Ja myślę, że przede wszystkim to warto zwrócić uwagę, no bo tak, to godność dignitas, godność biskupia, godność taka czy inna, godność pewnego stanu, przynależności do stanu społecznego, grupy czy czegoś tam. One wskazują na to, że to jest pewnego rodzaju, chciałoby się powiedzieć, w cudzysłowie szlachectwo. Natomiast nasze współczesne wyobrażenie o godności, przez to, że ono stało się egalitarne, ono uszlachciło nas wszystkich.
I w tym sensie ono ma taki emancypacyjny charakter. Może jeszcze co do historii pojęcia godności, bo pojęcie godności pojawiło się w systemach prawnych już pod koniec XIX wieku. Ale jedną z takich bardziej spektakularnych to jest Konstytucja Irlandii. W 1937 roku pojawiła się już na początku, do dzisiaj zresztą, bo ta konstytucja funkcjonuje nadal. Oczywiście po różnych poprawkach. Ale tam się pojawiło pojęcie godności. Już w XIX wieku, prawie w drugiej połowie się pojawiły akty konstytucyjne. Niekoniecznie one wchodziły, obowiązujące były, ale już wtedy się pojawiło pojęcie godności. I co ciekawe, jak się patrzy na historię pojawienia się pojęcia godności w aktach prawnych, takich założycielskich, typu konstytucje, to one się pojawiają bardzo często z jednej strony jako narzędzia do, jak to powiedział jeden z autorów, do zarządzania zbiorową traumą. Kiedy mamy zbiorowość, która przeżyła jakieś traumatyczne wydarzenia, to wtedy odwołanie się do godności jest sposobem na żądanie uznania, rozpoznania podmiotowości, zbiorowości i członków tej zbiorowości. Często też ta godność jest czymś, co ma taki charakter organizujący myślenie dla danej zbiorowości. Więc to jest dosyć ciekawe, że to ma taki emancypacyjny, rozpoznawczy, ale też dopiero po II wojnie światowej zdecydowanie jasno egalitarny charakter. Wcześniej ona nie była egalitarna. Jeszcze sekundkę, bo do tego bezpośrednio chciałem się odnieść. Jak pytałem na wpół retorycznie o tą ważność, czy ona byłaby ważna nadal dla naszego rozumienia godności, to nie miałem ani trochę na myśli, że moglibyśmy myśleć o tej ważności tak, jak to kiedyś było, że tylko ci z nas, którzy są społecznie ważni. Czy miałem na myśli ten emancypacyjny aspekt, ale wzbogacenie sensu poza pojęciem wartości o sens ważności, ale w nowoczesnym ujęciu. To znaczy, że dzisiaj każdy jest nie tylko wartościowy przez swoją zdolność do autonomicznego, do autokreacji, myślenia autonomicznego, ale też przez to, że każdy jest ważny. Każdy jest wartością i każdy jest ważny. Bo jak to powiemy, to wydaje mi się, że to pojęcie nabiera takiej bardziej uchwytnej, społecznej i też prawnej treści. Że jak powiemy, że każdy jest ważny, jakby w domyśle równie ważny, prawda? Oczywiście i to ma bardzo mocne przełożenie na prawo wyborcze na przykład, prawda? Każdy ma godność, prawda? Każdy jest ważny. Każdy głos jest ważny w wyborach, prawda? I w związku z tym no, ta suwerenność, o której często politycy partyjni tak uwielbiają mówić, mówiąc o suwerenności państwa, nie, ona wypływa od jednostki. To założenie tej ważności, o której mówisz, ta autonomia umysłu, tak, ludzkiego, wolna wola i tak dalej, to jest źródło, z którego wypływa wola narodu, tak? Agregacja wszystkich tych ważnych jednostek, prawda, i dopiero wtedy można mówić o suwerennej władzy, która ma legitymację od tych wszystkich właśnie ważnych ludzi, tak, którzy dali w tym udział. Tak? Indywidualistyczny wymiar godności, tak. To znaczy jednostki. Tak przy okazji, jak już mówiono było o nacjonalizmach, bo one rzeczywiście mają taki charakter, tak a propos, to encyklika z 1937 roku, Mit Brennen und Sorge, dotycząca nacjonalizmu faszystowskiego w Niemczech, dokładnie tak krytykowała nacjonalizm, że jednostkę rozpuszcza się w wspólnocie narodowej. Czyli mówiąc inaczej, jednostką podstawowym pomyślenia w kategoriach wartości jest naród. No, zresztą inna encyklika z tego samego miesiąca krytykowała komunizm za rozpuszczanie jednostki w klasie. Czyli nacjonalizmy mają czy takie kolektywne myślenie, prawda? Ma taką plemienne, bo to jest taki rodzaj. To nawet niekoniecznie plemienne, bo oni będą różne pojęcia sobie wybierać. Ale istota jest taka, że, bo proszę zwrócić uwagę, na przykład nacjonalizm. Nacjonalizm ma to do siebie, że on mówi coś takiego, że można chronić naród, krzywdząc członków tego narodu. Natomiast i to jest właśnie antygodnościowy wymiar nacjonalistycznego myślenia. Bo to ono wartość mówi, wyłącznie przez przynależność narodu. Tak, no nie wiem, ci co dbają o czystość rasową, co robią? Członków swojej zbiorowości
eliminują w imię tej to się nam może pojawić lada moment jako poważny problem polityczny w Polsce, tak? No, dlatego, że obecna konstytucja no to ewidentnie jednoznacznie ustawia państwo jako organizm służebny wobec jednostki, tak? Wobec człowieka. Tutaj te relacje oczywiście, relacje... Brana jest w imię idei praw człowieka. Państwo jest podporządkowane. Bronią jednostki. Tymczasem my tu widzimy powoli widzimy jakichś tych sygnalistów, prawda, jakieś państwo sobie zaczyna przyznawać jakieś funkcje, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tą konstytucją, czy z tą koncepcją godności, o której mówimy, tak, gdzie cały porządek prawny i polityczny na tym powinien być oparty, tak. Powiem tak, to widać bardzo dobrze w Chinach. Uznaniu, na uznaniu jest godności. Najważniejsze. Tak, artykuł pierwszy mówi używa pojęcia dobro wspólne. Na posiedzeniach Komisji Konstytucyjnej była bardzo długa dyskusja na temat tego dobra wspólnego, dlatego że w Konstytucji kwietniowej występowało to pojęcie, ale ono tam oznaczało właśnie dokładnie odwrotnie. Tam występowało wspólne dobro. I oni tutaj, konstruując tą nową konstytucję, powiedzieli dlatego, żeby odwrócić te relacje, tak, że jednostka jest ważniejsza i to dobro wspólne w tej konstytucji, w tym ustroju oznacza, że jednostka jest najważniejsza i to dobro wspólne... Nie, rozumiem. Ja uśmiecham się tej, co brałem udział w posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej, gdzie między innymi o tym była mowa, a jednocześnie przewodniczący Komisji Kwaśniewski odmówił mi prawa do czytania oświadczenia w imieniu osób niewierzących, których tam reprezentowałem zaproszony formalnie i tak dalej, podczas gdy księża mieli pełną wolność, nie musieli prosić nawet o zgodę, więc dobro wspólne było przedmiotem obrad, ale jednocześnie to, co się wydarzyło, ta odmowa, mimo tego, że Piotr Ikonowicz i paru innych członków komisji tam krzyczało na Kwaśniewskiego, żeby puścił do głosu. Ale no, tak daleko się nie posunęli w tej obronie dobra wspólnego, żeby... Ale wiesz, ja bym chciał jeszcze tutaj nawiązać do tego, właściwie do tego, co się robi, bo ten przewrót widzimy, tak? Powoli taki mentalny przewrót również w Polsce. Widzimy, że dość duża część społeczeństwa nagle akceptuje, prawda, taką sytuację, gdzie państwo zaczyna dominować, tak? No, można wszystkich obywateli w Polsce w tej chwili podsłuchiwać bez zgody sądu. Więc nie wiesz, się tym nie przejmują. I teraz powiedzmy ta jedna trzecia do... Tak, i akceptujemy to, tak? Czy oni akceptują, no ja się z nimi nie utożsamiam. Ale zobaczcie, co się w Chinach dzieje, tak? To jest jakby trend w Polsce widoczny w niektórych krajach, na Węgrzech, w Rosji, ale w Chinach co się dzieje, to jest po prostu nieprawdopodobne. W Chinach mamy nagły nawrót do takiego państwa totalitarnego, ale już nowoczesnego, w stylu orwellowskim. Nie wiem, czy słyszeliście o tym nowym dowodzie osobistym w Chinach. To jest zdjęcie człowieka i masz te chińskie Google, nie wiem, jak on się tam nazywa, Alibaba chyba, tak? To powiem... Baidu, ale Alibaba też w tym bierze udział, tak? Dlatego, że tam te się przyznaje. W każdym razie dowód osobisty to jest twój obraz, tak? Bierzesz sobie komórkę, jak chcesz coś gdzieś się wykazać, czy ktoś ci tam urzędnik bierze komórkę, patrzysz w ten i oni już wszystko wiedzą, tak? Kim jesteś, jak się nazywasz, gdzieś tu urodziłeś, ile ważysz, ile masz punktów, bo w tej chwili te punkty państwo zaczyna przyznawać obywatelowi za wszystko, tak? Jeżeli gdzieś się pojawi w internecie jakieś zdanie na temat negatywne, to dostajesz ileś tam minus punktów. W związku z czym to państwo jest naprawdę totalną przewagę ma nad jednostką, tak? I tutaj w ogóle no, nie ma jakiejkolwiek godności, nie? Opowieści z czasów, kiedy miałem do czynienia z chińskimi, nawet z przewodniczącą Chińskiej Akademii Nauk, która należy do tej samej organizacji międzynarodowej, do której ja należę. Ona opowiadała o tym, że jak ktoś na przykład jest zwolniony z chińskiego obozu pracy, wraca do swojej wsi, to na ogół ta społeczność wiejska go odrzuca, nie chce mieć z nim do czynienia w imię tego kolektywu narodowo-państwowego może raczej, niż no właśnie, przeciwko prawu jednostki, nawet jeżeli chodzi o więźniów politycznych. Ale panowie, nie chciałbym, żebyśmy za daleko... No nie, ja chciałem tylko puentę zrobię nad tym, bo żebyśmy się nie uznali, że godność zwyciężyła na świecie. Tak? Nie. Rola Chin, właśnie Chiny zaczynają Amerykę zastępować globalnie. Komunizm się nie tyle skończył, ile się unowocześnił i to państwo chińskie z wszystkimi jego sojusznikami, tak, czy w Azji, czy w Afryce,
No, temat moim zdaniem powraca, tak? W Afryce sojuszników temat to powraca. To raczej niewolnicy niż sojusznicy, bo Chiny wykupują wiele krajów afrykańskich, ale to chciałem najpierw, zanim ewentualnie przejdziemy do rozmowy o samym pozwie i o tym, czy w ogóle powoływanie się na godność w polityce i w prawie ma sens i teoretyczny, i praktyczny, chciałem zapytać, czy w waszym poczuciu, panowie, jakoś no, zamknęliśmy tę część naszej rozmowy, która miała przybliżyć naszym widzom sens pojęcia. Ja bym tylko chciał dodać jedną rzecz, mianowicie, że o godności trudno jest mówić, jeżeli się trochę więcej niż myśmy powiedzieli, nie powie o szacunku właśnie dla istot, którym przypisujemy godność. Mianowicie chodzi mi o to, że pojęcie szacunku jest, ma pewną, można objaśnić w sposób, który pozwala sporo zrozumieć więcej na temat godności. Ja na przykład często tłumaczę, że darzyć kogoś szacunkiem to przypisywać mu wartość niezależnie od tego, jakich korzyści lub ciężarów po nim się spodziewamy. Mhm. Czyli właśnie ta odwrotność tego instrumentalnego traktowania. Tak? Znaczy, ja będę wobec kogoś grzeczny, czy uprzejmy, czy będę go przyzwoicie traktował, niezależnie od tego, czy on mi może zaszkodzić lub pomóc, tylko będę go traktował na równi, tak jak innych, jako kogoś wartościowego. Więc myślę, że w ten sposób można również właśnie odnieść się do godności, że godność przez ten swój egalitarny wymiar mówi nam coś takiego, twoje życie dla ciebie nie jest mniej warte niż moje dla mnie. Mhm. Więc jest i egalitarność, i wartość, i nienaruszalność, i szacunek. Tego typu określenia. I wtedy myślę, można mieć trochę takie głębsze i właśnie to takie, chciałoby się powiedzieć, płodne wyobrażenie godności, jako takiego żywe źródło idei moralnych, tak. Sposób na wyrażanie naszych takich bardzo podstawowych często intuicji etycznych. Tak, to ma sens społeczny też. Tak, dodać psychologicznie bardziej, że taki szacunek okazywany drugiemu bez względu na jakiekolwiek warunki, czy będą spełnione, czy nie spełnione, jest również poszanowaniem dla samego siebie. Znaczy, czy pielęgnowaniem, czy rozpoznawaniem, że tak powiem, uprawianiem poczucia własnej godności, prawda? Jeżeli okazujemy szacunek. No tak, bo kim ty jesteś, jeżeli kogoś tak traktujesz, prawda? Źle. To jest złe traktowanie, jest poniżej mojej godności. No, ale jest też parę takich tekstów, już trochę słabo pamiętam, bo to było ładnych parę lat temu. Byli tacy autorzy, którzy mówili czymś w rodzaju psychologii moralności, którzy pisali o tym, że jeżeli kogoś innego się nie szanuje, to tym samym nie darzy się szacunkiem samego siebie. To jest dosyć... To tak, ale tu nie chodzi o, tu chodzi o to, że nie można darzyć samego szacunkiem samego siebie, czy jeżeli się nie szanuje innym. Tu nie chodziło o to, że to jest związek przyczynowo-skutkowy, pojęciowa zależność. Nie, ja nie miałem na myśli związku, chociaż tak. Można by się... No właśnie. W tej wypowiedzi nie miałem na myśli. Ale to są mniejszościowe głosy. Ale z perspektywy psychologicznej można by... Bo to albo, na chociaż muszę wam przyznać, że to jednak mimo wszystko jest też konstrukt, tak? I to zależy też od konstrukcji tej wyobrażonej, tak? Którą mamy. No bo teraz wyobraźcie sobie strażnika w Oświęcimiu, tak? Który codziennie gnębił ludzi totalnie, miał dla siebie ogromny szacunek, tak? Ta filozofia faszystowska, ona im to jakby wpajała i oni byli przekonani, tak? Że robią, nie ze względu że na robią ochronę dobro. Godności, tylko ze względu na... No ale to, ja mówię o szacunku dla siebie. Nie ze względu, godność jak najbardziej. No, 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 łamali i oni nie mieli... Nie jestem dobrym Niemcem. Tak, i miał do siebie szacunek, tak? Bardzo duży. Tak? Wracał do Berlina, tego tam witali, prawda? Wszyscy ją ordery dostawał. No, oczywiście mógł być temat na osobną rozmowę. To więc ja myślę, że w każdym razie, że my możemy rzeczywiście społeczeństwo globalne właściwie dowolnie skonstruować. Możemy skonstruować bez godności, bez tego, co właśnie słyszeliśmy tutaj, takiej globalnej społeczności opartej na szacunku, ale możemy ją też skonstruować właśnie w oparciu o nacjonalizm, taki prymitywny, plemienny, prawda, bez szacunku dla nikogo i też będziemy prawdopodobnie zadowoleni z siebie. Ja myślę, że są tutaj granice
I to oczywiście w różnych krajach czy w różnych tradycjach kulturowych bardzo różne. Zależy nawet z perspektywy mówiąc tylko pół zdania psychologii environmentalnej, to zależy nawet od środowiska, w jakim się kształtujemy. Dobrze, to po wyjaśnieniu pojęcia godności na tyle, na ile w ramach takiej rozmowy jest to możliwe i na ile jest to możliwe w naszym wykonaniu, wybitnych ekspertów między innymi. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali przez jakiś czas o Twojej inicjatywie pozwu przeciwko Telewizji Polskiej. Pozwu w obronie godności nas wszystkich. Czy mógłbyś najpierw po prostu powiedzieć kilka słów o tej inicjatywie, potem się zastąpimy? No to jest oczywiście pozew związany z oceną działalności telewizji publicznej, tak, czy mediów publicznych po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. No, bardzo szybko, po paru miesiącach właściwie można się było zorientować, że telewizja zaczyna, szczególnie mówimy o programach informacyjnych, tak? Zaczyna manipulować, tak? Wiadomościami. Czasami telewizja komercyjna być może też narusza naszą godność, ale to już zupełnie inna historia. Mojej oceny nieco mniej i w innych celach, nie? To znaczy w celach komercyjnych, prawda? Tam jest więcej emocjonalizacji. Zgoda, nie potrzebne. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś takim, z taką podstawową konstrukcją, tak? Że człowiek, oczywiście mówię o tym związku z godnością, tak? Człowiek ma prawo do autonomii umysłu, tak? Umysłowej. Ma sam decydować i te decyzje powinny być oparte na informacjach napływających z otoczenia, prawda? Muszą być, tak? No to oczywiście system wartości plus te zdolność do rozumowania, prawda, i informacje napływające z otoczenia. No i oczywiście, że wiele tych informacji to są fake newsy, prawda, różne tam oczywiście kłamstwa, głupoty i tak dalej, ale mamy telewizję publiczną, która ma obowiązek informowania nas w sposób rzeczowy, uwzględniający różność opinii i tak dalej, zbliżony do prawdy, tak? Zbliżony, mówię, nie musi być to idealnie 100%, ale powiedzmy, celem tego powinno być przekazanie jak najlepszego obrazu danego zdarzenia, nie? No tymczasem mamy zupełnie odwrotną funkcję pełni telewizja. Telewizja pełni funkcję dezinformacji, tak? Odchodzi od prawdy i mówi to, co jest interesujące, powiedzmy, czy to jest ważne dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak? Więc znaczy, traktuje cię przedmiotowo, traktuje ciebie jako wyborcę przedmiotowo, bo to oczywiście każdy głupi wie, o co chodzi w tym wszystkim. Tak? Chodzi o to, żeby oligarchia partyjna nadal trwała przy żłobach, tak? Żeby mieli z czego żyć, żeby sobie, oczywiście niektórym chodzi o dobra materialne, innym chodzi o zabezpieczenie sobie tej potrzeby psychicznej sprawowania władzy za wszelką cenę, tak, bo to lubią. No i po to robią właściwie. No nie chodzi tu oczywiście o jakieś dobro kraju czy dobro, nikt w to przecież nie wierzy, tak. I w tym celu traktują nas. Znaczy ja znam parę osób, które w to wierzą. Ale w każdym razie traktują nas przedmiotowo, tak. To jest oczywiście, płynie przekaz i my mamy się przy następnych wyborach idąc do urny wyborczej zachować w taki sposób, jak oni tym sterują. A jakie masz podstawy prawne bardziej? No to jest artykuł 30 Konstytucji, który mówi bezpośrednio o godności, że godność człowieka jest nienaruszalna, niezbywalna. I artykuł 31... Przepraszam, jeszcze do 30 dodam, że władze publiczne mają obowiązek ją chronić. No oczywiście. Nie tylko, że jest obiektywnie nienaruszalna. To jest główny obowiązek państwa, tak? Mogą sobie tam resztę spraw robić lub nie robić, natomiast godność muszą zawsze w każdych warunkach chronić i taki organ państwa jak telewizja, jak media publiczne, no to właściwie jest sens jej istnienia. Tyle, tak? Że to nie jest władza publiczna. No to jest emanacja władzy publicznej, tak? Czyli powinna być emanacja władzy narodu, tak? No to jest tak niezbyt dobrze. Instrument władzy. Niezbyt dobrze to jest, oczywiście w tej chwili poprzez tą sieć powiązań, to jest instrument prezesa Kaczyńskiego, tak? No, tylko tyle, tak? Poprzez medium w postaci pana Kurskiego, tak? No i to jest, konstytucja jest tu łamana, tak? Ja
Właściwie ja ci powiem, że według mnie jest to w ogóle cała ogromna wada ustrojowa wszystkich krajów europejskich. Tak? To znaczy ten brak wyodrębnienia czwartej władzy, czyli tych, to co powiedzmy w zalążku jest nazywane mediami publicznymi. Dlatego, że te oligarchie partyjne czy partie polityczne w większości, które sprawują władzę, czasami to są oligarchie takie regularne, czasami oni to robią bardziej, powiedzmy, zręcznie, czy zgodnie z konstytucją, czy z prawem, ale jednak jest to czwarta władza. Za każdym razem ta czwarta władza, szczególnie w epoce informacyjnej, ona się wyodrębniła. Tak? Montesquieu już oczywiście, jak w okresie oświecenia sformułował te zasady trójpodziału władzy, no to nie było jeszcze czegoś takiego jak informacja. Tak? Nawet chyba, nie wiem, czy zdaje się, że nawet nie. Takie pojęcie jeszcze nie funkcjonowało. To Shannon dopiero wymyślił, zdaje się, że gdzieś tam w okresie II wojny światowej pojawiło się jako wyodrębniona jednostka. No, ale w oświeceniu media już tak funkcjonowały. To znaczy Spectator słynny brytyjski funkcjonował z pełną świadomością tego, że tworzy oświecenie. Oczywiście, że tak. Nie, i miały wpływ, to... i miały nawet wpływ na władzę. Tak, oczywiście w okresie wojny 30-letniej tam były bardzo duże akcje z obu stron, prawda, informacyjne i dezinformacyjne. Tylko że nikt sobie jeszcze, Montesquieu już w każdym razie, ani Locke, nie zdawali sobie z tego sprawy, że to jest jednak część władzy. Tak? Natomiast dzisiaj, no to właściwie nie ma wątpliwości, tak? Że to jest obok władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej jest ta władza. Nie, o tym się dużo mówi, ale konkretnego kształtu jakichś rozwiązań ustrojowych, czy przynajmniej kulturowo-politycznych, to nie przyjął. Ale Bartku, bo w tej chwili tylko przedstawiasz ten projekt, gdybyś jeszcze mógł dodać, czego się domagasz od władz publicznych, czy od telewizji w swoim pozwie. Zanim zastanowimy się nad jego sensownością. Znaczy domagam się tego, żeby w pewnym sensie odwrócić nieco te skutki tej dwuletniej już dezinformacji, czyli opublikowania przeprosin w kilkunastu, czy nawet chyba powyżej 20 różnych mediów i w prasie, i w telewizji, i w radiu, czyli żeby przeprosić obywateli, a jednocześnie oczywiście zwrócić uwagę na to, że byli manipulowani, że mogą być nadal manipulowani. Tak? Ja tam jeszcze zwracam uwagę, że to nie musi być tylko ta partia, może być każda następna, tak żeby obywatele widzieli, przynajmniej część tych obywateli widziała, że mogą być manipulowani również później, tak, po PiS-ie. No i domagam się, żeby sąd zatrzymał ten proceder. Tak? W jakiś sposób to oczywiście no, będzie bardzo trudne, nawet jeżeli sąd by wydał takie orzeczenie, tak, to kolejna podstawa do likwidacji sądownictwa. No, ale być może, no to znaczy akcja przejęcia mediów publicznych w jakiejś sytuacji kryzysowej czy innej od oligarchii partyjnej, wiesz, i przekazania jej wspólnocie obywatelskiej będzie miała podstawę prawną, tak? Będzie się można powołać na taki wyrok sądowy. Może nie będzie wykonany, ale jednak sądzę, że to jest niesamowicie ważne w tej epoce fake newsów, tak? Żeby jednak wyodrębnić tą czwartą władzę. Obowiązek też dla władz publicznych, tak. Respektowania naszej godności i nie tylko godności. No tak, inaczej moim zdaniem, jeżeli my tego ustrojowo nie uwzględnimy w konstytucji ustrojowo jako odrębnej władzy, to myślę, że będziemy cały czas manipulowani, tak? Nie tylko w Polsce, ale oczywiście we wszystkich krajach. Zresztą i przez Rosję jesteśmy manipulowani, jak wiemy, demokracja nawet amerykańska jest manipulowana, więc naprawdę jest to poważna sprawa, tak? Wyodrębnienie tej czwartej władzy. Wybieranie jej przez wspólnotę obywatelską, a nie przez Sejm, ani nie przez rząd, ani nie przez nic. Czy by chciałbyś, żeby zorganizować zwykłe wybory do władz? Znaczy wiesz co, to nie jest nawet mój pomysł, tylko Robert Dahl, taki teoretyk demokracji, jeden chyba z tych najważniejszych, on zaproponował w związku właśnie z tym, że rzeczywistość staje się strasznie skomplikowana, tak? I podejmowanie decyzji przez całe społeczeństwo w jakichś skomplikowanych sprawach jest prawie że niemożliwe, co Brexit zresztą pokazał, tak? No nie jesteśmy w stanie się wszyscy zapoznać z tym. On zaproponował tworzenie takich mini parlamentów, tak? Społecznych, jakby trochę ciało takie jak ławnicy na przykład w sądach, tak?
1000 osób wybranych losowo, według jakiegoś tam klucza, tak żeby mniej więcej całe społeczeństwo reprezentowali, oni by mogli być takim ciałem elektorskim, które wybiera na przykład Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, wybiera na przykład prokuratora generalnego, tak, czy spośród o tym przedstawionych i zauważ, oni są już wtedy, jest blisko tej mojej wtedy oni są całkowicie niezależni od partii politycznych w Sejmie, tak, i wtedy taka władza informacyjna może mówić nam prawdę, no o tak, tym, co się dzieje. Tak całkowicie niezależni by pewnie nie byli, tak jak zresztą sądy, no, nawet przed. No w tym sensie bo tam się nie finansuje różne, minister finansów czy Sejm podejmują decyzje budżetowe o tym, ile pieniędzy się przeznacza, no ale o wiele bardziej niezależni, to jasne. Co pan o tym projekcie sądzi z punktu widzenia ochrony wartości, godności, czy naszego dzisiejszego zadania konstruowania tej żywej koncepcji? Wydaje mi się, że ta inicjatywa bardzo mi się podoba, właśnie czyni mówienie, myślenie, czy w ogóle obecność godności właśnie nadaje taki bardzo żywy charakter tej obecności godności. Ja mam wrażenie, że tutaj można się odwoływać do godności rozumianej jako poczucie własnej wartości. Znaczy, że możemy się czuć obrażani tym, że jak się mówi potocznie, ktoś nam chce wciskać kit. I to nas obraża, ponieważ to traktuje nas jak właśnie obiekty, którymi można manipulować, którymi można sterować jak się chce, wykorzystywać do rozmaitych celów. Natomiast myślę, że to jest taki dosyć luźny związek z tą konstytucyjną wartością godności. Znaczy może nie luźny, ale pochodnie, o tak bym powiedział, że to jest pochodny związek. Obawiam się, że to nie będzie łatwe, to znaczy powołanie się na ideę, na ochronę godności. No można przecież mówić o wprowadzaniu w błąd, o oszukiwaniu, o takich. No tak, ale to jest jeżeli jakby no istotą godności jest wolna wola, prawda? To i autonomia jednostki mentalna, no to jeżeli ktoś z zewnątrz, a szczególnie państwo, ingeruje w tą autonomię, no to moim zdaniem narusza godność w sposób taki istotny, nie jakiś znaczy, marginalny. Nie tylko ingeruje, ale wręcz no, steruje człowiekiem. Aspektem tej steruje, autonomii tak. Jest możliwość używania rozumu, prawda? Tak. To jest jeden z przejawów bycia, głównych przejawów bycia człowiekiem. Istotą, tak. Tak. A jeżeli odcinamy nas od informacji prawdziwych, czy uniemożliwiamy nam tym samym myślenie tak naprawdę, już pomijając jakiś dyskomfort psychiczny związany z tym, że mamy poczucie, że nas oszukują, co też utrudnia normalne myślenie, rzecz jasna, to dodatkowo nie mając informacji, no wiemy, że nie możemy naprawdę myśleć o tym, co się dzieje. Więc ja się zgadzam z tym, że to jest obiektywne, jakoś obiektywnie godzi w naszą godność, nie tylko w nasze poczucie komfortu psychicznego, no ale jest to na pewno temat, tym bardziej, że w Polsce dość często takie ambitne projekty prawne, a w polskiej polityce brakuje moim zdaniem tego typu prób zmieniania rzeczywistości. W Ameryce w latach 60. właśnie tego typu próby zmiany kultury politycznej amerykańskiej, głównie przez faktyczne zrównanie w prawach ludzi, no, Afroamerykanów, jak to się teraz mówi, był bardzo ważny nie projekt, bo to była wielka liczba projektów, które doprowadziły do wyraźnej poprawy sytuacji dzisiaj. Także ja gratuluję tego projektu. Ale coś przez to jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, że problemem dużym jest to, że sędziowie no, z moich doświadczeń, a brałem udział w kilku próbach przeprowadzania pewnych spraw przez sądy, sędziowie na ogół nie chcą w ogóle zastanawiać się nad tym, czy no, jeżeli pojęcie godności nie funkcjonowało w ten sposób, nie było wykorzystywane, używane przez sądy jako podstawa do jakichkolwiek orzeczeń, czy prawie, tak, na przykład w problematyce, którą ja się zajmuję w związku z tym miejscem, gdzie jesteśmy, czyli przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet, ten wątek się często wyłania, zwłaszcza w przypadkach tzw. przemocy psychicznej, ale i fizycznej oczywiście. I to ja ile się razy brałem udział w sprawach sądowych na ten temat, nigdy nie widziałem, żeby sąd jakkolwiek, chociaż strona reprezentująca poszkodowane kobiety, często odwołuje się do godności tych kobiet też, sądy tego nie podejmują, więc słabo sobie wyobrażam, żeby, no oczywiście kwestia przypadku to też odbiera. Ja myślę, że tutaj to
podstawową skargą jest ograniczenie wolności, to znaczy, ponieważ tak, pranie mózgu jest sposobem na ograniczenie wolności i w zakresie, w jakim można właśnie jeżeli mogę na moment, tylko właśnie w tym pozwie jest artykuł 30 przywołany i 31, czyli godność w związku z wolnością. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że powiązanie tych dwóch rzeczy ze sobą wzmacniać może argumentację, to znaczy wskazanie, że na związki między wolnością indywidualną a szacunkiem dla godności i próba wykazania, w jaki sposób naruszenie tej wolności, w sensie wpływanie na umysły, w jaki sposób to stanowi pośrednio naruszenie godności. To w ten sposób to dałoby się wiązać. Myślę, że właśnie trzeba to jest dobra ścieżka. A tak, Wandek, nie wiem, czy miałbyś taki pomysł, że nie powinienem sugerować tutaj czegoś, czy wtrącać się w tą twoją sprawę, tak trochę jednak z boku. Chciałem zapytać pana profesora, czy napisałby pan ekspertyzę ewentualnie na ten temat, bo ja mam bardzo dobre doświadczenia ze spraw sądowych, z grubsza biorąc z tego obszaru, w których profesor Barbara Stanusz, z którą byłem zaprzyjaźniony, pisała ekspertyzy na temat znaczenia pewnych pojęć. I dzięki temu w sposób niesłychanie spektakularny wygraliśmy kilka spraw w różnych miastach, gdzie sądy były pod takim wrażeniem miażdżącej argumentacji Barbary Stanosz. Ona była miażdżąca nie tylko przez sens pewien, ale przez formę również oczywiście, co jest formą manipulacji, może bardzo było niestosowne, no ale mówimy o życiu politycznym de facto, więc wydaje mi się dopuszczalne, jeśli bronimy naprawdę wolności, podstawowe wartości w ogóle. Dlatego zapytałem. Także... Ja się nie mogę równać do profesora Stanosz, oczywiście, ale jak dam radę, jak będę chciał, ja to napiszę. Świetnie. Chciałem w związku z tym na zakończenie chyba zapytać panów, to już zapowiadałem, co sądzicie o tym, żeby, że jak powiem, z tej inspiracji pomyśleć o ustawie w polskim systemie prawnym, która by rozwijała tę ideę zawartą w artykule 30, w którym no, mowa jest o godności i którym to przepis nakazuje władzom publicznym ochronę godności człowieka, żeby postarać się no, przynajmniej zainicjować debatę, a potem opracować projekt ustawy na temat ochrony godności, gdzie ta ogólna bardzo idea i przez tę ogólność w końcu nie wszyscy wysłuchają naszej rozmowy w Polsce. Jest no, jej moc regulatywna, jak mówimy w psychologii, jest słaba przez tę ogólność i niezrozumiałość dla wielu. Czy nie warto by było rozwinąć tej idei, uszczegółowić, jak ten obowiązek dla władz publicznych, ochrony godności, nienaruszenia godności, jak miałby się realizować na przykład w sferze mediów publicznych, ale w różnych sferach. Na przykład w odniesieniu właśnie do sytuacji kobiet, które są ofiarą przemocy w rodzinie, czyli w tych wszystkich sferach, które słabo regulują albo nie regulują dotychczasowe przepisy prawa, które jakoś nam określają zakres wolności i praw. No ja myślę, że niekoniecznie ustawa, tak jest jakby sprawa otwarta, ale jakiś akt prawny, powiedzmy, nie wiem, co by to mogło być, tak, ale generalnie jak się rozmawia z prawnikami, to właściwie nikt nie wie do końca, tacy praktycy powiedzmy nie znają tego tematu, nie wiedzą o co chodzi, tak? Trudno, bardzo trudno tu... Ja właśnie dlatego myślę, że sens mogłoby mieć napisanie ani, szczegółowo, ani ustawodawcy, jak to miało się wyrażać. Ani ustawodawcy, i tym bardziej, jeszcze tak jak mówiliśmy o genezie tej przeszłości, tak skąd się godność wzięła w prawie, o tyle wiemy, o tyle... Przyszłość, jaka nas czeka, tak? Którą no, mniej więcej w zarysach widzimy te wszystkie zagrożenia. Tak? I, tak, i moim zdaniem właśnie z tego powodu, ze względu na tą przyszłość, która nam zagraża, no, sformułowanie być może, wiesz, no, może niekoniecznie samej definicji, tak? Ale no, to będzie trudne, tak jak pan profesor zauważył. No, to nie byłaby definicja, ale rozpisanie z wytycznymi, tak, wytycznymi. Na takie behawioralne skutki, które byłyby tak, zakazane albo nakazane. O randze konstytucyjnej, prawda, co by jednocześnie służyło ustawodawcy. Tak? Ustawodawca będzie się musiało pojawić bardzo dużo nowych aktów prawnych dotyczących
sztucznej inteligencji, dotyczących biologii, przecież no to już mamy instrumenty do odczytywania umysłów, do sterowania umysłami bezpośrednio, prawda, czy do rozszerzania mózgu, do pamięci zewnętrznej, no to wszystko już jest. To trzeba na myśli ciągle relacje władza-obywatel oczywiście. No i władza-obywatel albo społeczeństwo w niektórych swoich. Ale technologia to się pojawi moim zdaniem jako główny problem. Oczywiście ona będzie wykorzystywana też i przez władzę, przez politykę. Tak? Także ja myślę, że rozszerzenie tego, czy werbalizacja tego, co gdzieś tam w nas wszystkich tkwi, byłaby bardzo potrzebna. Werbalizacja i to tego rodzaju, prawda? Na przykład w Holandii od 30 lat dyskutuje się taką kwestię wśród wszystkich innych, które się dyskutuje, czyli tysięcy różnych spraw. Od 30 lat między innymi toczy się dyskusja na temat legalizacji pigułki samobójstwa. I no, na tym polega ta kultura moja ulubiona, kultura polityczna, ale nie tylko polityczna, że no, do tej pory nie wiem, może powstało kilka nawet, czy kilkadziesiąt projektów, ale społeczeństwo, czy ci kolegi, którzy o tym myślą, którzy się tym interesują, nie domagają się natychmiastowego uchwalenia tej ustawy. To, co jest bardzo ważne, to jest ten proces, bo tworzy się w ten sposób pewna kultura polityczna i być może, ja pytając o tę ustawę, mam na myśli raczej początek debaty, która mogłaby myślenie o godności jako czymś żywym, i nie żywym w 2018 roku i na tym koniec, tylko żywym dalej w przyszłości, miałaby sens taki kulturowo-polityczny. Na przykład więcej ludzi w Polsce czułoby się oburzonych tym, że telewizja ich oszukuje, bo mieliby poczucie, tak jak my chyba mamy, że to narusza ich godność, prawda? No tak, tym bardziej, że wiesz, tak mi się nasuwa, jeśli mówimy o godności, tak, to i rozmawia się, zresztą pan komisarz też dobrze wie, że no, bardzo trudno zrozumieć to pojęcie, tak? I właściwie no, nawet jak my... Walek, nie mów na głos coś takiego, bo nawet jak my przez godzinę staraliśmy się wyjaśnić. Ja bym to podsumował właściwie w ten sposób, że jeżeli państwo zrozumieliście, o czym mówimy, to znaczy, że nie słuchaliście nas uważnie. Ja bym był sceptyczny wobec takiej ustawy. To znaczy mi się wydaje, że właśnie na tym polega i urok, i wartość w ramach porządkowania życia publicznego, idei godności, że ona jest w pewnym sensie taką ideą otwartą. Oczywiście można ją w związku z tym krytykować, że jest niedookreślona i tu za tym idzie chęć być może tworzenia jakiegoś przepisu prawnego, który by rozjaśniał, ale mi się wydaje, że czasem pewnego rodzaju niedookreśloność normy prawnej czy idei prawnej jest źródłem jej potencjału, zwłaszcza w naszej kulturze, kiedy my używamy tego terminu godność w tak często różnych, czasem nawet trochę skonfliktowanych sensach. A myślę, że właśnie to pokazuje, jak to jest, jak ona, ta idea dotyka czegoś, co traktujemy jako niesłychanie ważne w każdym z nas. I myślę, że właśnie z tego powodu warto ją zostawić taką otwartą. Ja bym raczej kładł nacisk na coś innego, na zmianę praktyki, na przykład są w orzecznictwie. Praktyki wykorzystywania tego pojęcia, no, na przykład w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Czyli potraktowanie tych, czyli mówiąc inaczej, to co bym widział jako wartościowe, to uwypuklenie przez system sądownictwa tej idei, odwoływanie się tam, gdzie jest to zasadne. A więc mi się wydaje, że lepiej zostawić tą ideę taką niedookreśloną, a pozostawić właśnie jej dookreślanie się praktyce społecznej czy praktyce orzeczniczej. I tutaj mi się wydaje, że dobrze by było właśnie zwiększyć taką zachętę do tego, żeby w sądach tę ideę wykorzystywano właśnie do wyrażania takich rzeczy, które mają znaczenie dla nas fundamentalne, a jednocześnie trudno jest czasem wyartykułować. Więc ja bym raczej kładł nacisk nie na definiowanie oficjalne, żeby nie zamykać potencjału tej idei, tylko na korzystanie z niej w praktyce i w ten sposób tworzenie pewnego wyobrażenia. Ja dość często, jak mam takie pomysły mniej lub bardziej płoche czy chwilowe, mam na myśli nie polski system prawny, tylko amerykański, który oczywiście ma milion lat, ale ma tę zaletę między innymi, że wiele ustaw przyjmuje się tam na okres próbny i one są z góry pomyślane jako żywe,
zwykle po 10 latach, czy po iluś latach patrzy się, jak coś funkcjonuje, zmienia się definicje, bo właśnie w ustawodawstwie amerykańskim też jest przyjęte, że zaczyna się każda ustawa od definicji przedmiotu tej ustawy, czego u nas się nie praktykuje, nawet w komentarzach. No, w komentarzach zdarzają się definicjami bardzo różne oczywiście. Ale też sobie pomyślałem, że oczywiście sugerowanie filozofowi, żeby jakąś tradycję filozoficzną zamknąć w formie projektu ustawy, jest niefortunnym pomysłem. Ale... I bardzo dziękuję, że tak uprzejmie pan to skomentował. Ale wiesz, to jest być może też ciekawa uwaga, dlatego że godność jako norma prawna, ona ma podwójną funkcję pełni, tak, w systemie prawa. To nie jest norma taka jak każda inna, czy jakiś każdy inny przepis, tylko to jest norma najwyższa, tak, naczelna norma, grunt norm, ale ona jednocześnie jest przedkonstytucyjna i ponadkonstytucyjna. Czyli ona ma jakby pozaprawny charakter też, tak? Istnieje, jest otwarta właśnie na moralność, nie? To co tak. Profesor mówi, jest otwarta na moralność i państwo niczego tutaj nam nie nadawało. Poprzez to, że to jest ta najważniejsza norma, tak? I ona mówi, że my jesteśmy, że ty jesteś najważniejszy i to nie państwo ci to nadało, nie prawo ci to nadało, tylko tak jest, po prostu przyrodzi, to wykracza już w ogóle poza system prawa. No tak, ale jeżeli w związku z czym, jeżeli coś jest, jeżeli coś jest nieuregulowane na przykład w prawie, jest rażąco niemoralne, to się może pojawić w systemie prawa przez to, tak? I właściwie, tak już, no bo to jest też oczywiście szczegółowy problem, tak? Którym filozofowie prawa tam dyskutują nad tym, ale nawet nieco wcześniej to się przecież pojawiło przy osądzaniu zbrodni niemieckich, tak, po wojnie, takie właściwie ponadustawowe prawo się... Nazistowskich się mówi. No, nazistowskich różnych. Radbruch. Chciałbym powiedzieć jeszcze, formule Radbrucha, tak. Że ten pomysł, czy jakoś przez chwilę myśląc o tym pomyśle, miałem na myśli głównie walory edukacyjne takiego projektu, co jednak prawo uczy również prawników, również zwłaszcza prawników praktyków, prawda? Bo oczywiście lepiej by było zrobić, gdybyśmy chcieli, żeby pojęcie godności czy idea godności odgrywała większą rolę w praktyce orzeczniczej, no to nie wiadomo jak to zrobić, ponieważ sędziowie nie biorą udziału w żadnych szkoleniach na przykład, nawet typu filozoficznego, ja brałem udział w organizowaniu wielu szkoleń dla różnych grup prawniczych i o ile prokuratorzy, no policjanci to już nie jest grupa prawników, ale blisko przez problematykę związaną wspólną z prokuratorami i sędziami. Policjanci, prokuratorzy chętnie się uczą, sędziowie w ogóle nie uczestniczą w szkoleniach, chyba że minister sprawiedliwości organizuje. Także jest mała szansa, żeby jakąkolwiek metodą dało się... No to bym się sprzeciwił, ja mam dobre doświadczenie, tak, jeśli chodzi o szkolenie. To może z wydziałem filozofii... Nie, to było zupełnie niezależne. Nie, no to jest problem, to jest problem to, co mówisz, dlatego że ta godność się pojawiła w polskiej konstytucji ni stąd, ni zowąd, tak? Ona mało było dyskusji tak o konstytucji, a już o godności chyba w ogóle. Chociaż ona się pojawiła tak naprawdę w tych systemach prawa światowego, prawda, i w prawach człowieka i w konstytucjach, no głównie tak naprawdę z tego powodu, co się działo tutaj na tych skrwawionych ziemiach, tak? Głównie w Polsce, ona z tego powodu, a my w ogóle jakby zapominamy o tym, tak? No jest to prawo, ale... Wzięło się tak jak wszystko w Polsce, czyli była zaimportowana. Tak, była zaimportowana, natomiast w umysłach tego nie ma, tak? To, co pan profesor mówi, to co ty mówisz też, to... No to by wymagało rzeczywiście jakby zaimportowania też do umysłów, tak dalej. Co mniejszym czyniliśmy, jak potrafiliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie, chcę coś jeszcze dodać. Nie? Dziękujemy państwu.